Słońce powoli chyliło się ku zachodowi. Ciemna, mroczna poświata otulała coraz śmielej swoim całunem masywny budynek położony na niewielkim wzniesieniu. Architektura nawiązująca do głębokich czasów wiktoriańskich nadawała mu iście tajemniczego charakteru. Trzypiętrowa kondygnacja z rozbudowanym lewym i prawym skrzydłem bez problemu mogła pomieścić wielu pensjonariuszy, jak również personel medyczny. Po obydwu stronach rosły masywne dęby, pamiętające prawdopodobnie czasy Elżbiety I. Dookoła rozciągał się sporej wielkości park, w którym pacjenci mogli wypoczywać i spacerować. Oczywiście pod ścisłą kontrolą swoich opiekunów. Zakład psychiatryczny Malcolm Brothers Asylum był prywatnym szpitalem dla chorych psychicznie, a przynajmniej taka krążyła oficjalna wersja. Często tak właśnie było, że to, co na pierwszy rzut oka zdawało się prawdą, po dokładniejszym poznaniu okazywało się przepudrowaną ściemą. Zakład ufundowany został przez bogatych panów, którzy w XVIII wieku dorobili się obrzydliwych ilości pieniędzy na handlu i transporcie bawełny z Ameryki Północnej. Rudowłosa kobieta, o twarzy nienagannie ociosanej i pokrytej delikatnym namaszczeniem piegów, ruszyła powoli w kierunku szpitala psychiatrycznego. Trzymając w obydwu dłoniach masywną torbę, zastanawiała się, czy da radę ją donieść chociażby do wejścia. Krytycznie spojrzała na kierowcę, który przywiózł ją tutaj, ale nie raczył pomóc jej z bagażem. Idąc alejką prowadzącą do zakładu, czuła dziwny niepokój z powodu szpaleru drzew, które rosły wzdłuż ścieżki. Upatrując swojej życiowej szansy i otrzymując gratyfikację od dobrej znajomej, przyjechała tutaj z nadzieją, że w końcu zostanie w jednym miejscu na dłużej. Miała dosyć tych ciągłych przeprowadzek i życia niczym koczownicze nudy Asji. Kobieta wspięła się po stopniach, pokrytych niewielkimi strzępami jadowicie zielonego mchu i ruszyła w stronę wejścia. Drzwi były otwarte i sprawiały wrażenie, że czekają tylko aż wejdzie, by następnie zatrzasnąć się za nią z donośnym hukiem. Kiedy 5 minut później znajdowała się w pomieszczeniu swojej przełożonej, Margaret Hopkins, odczuła ulgę, że mogła wreszcie spocząć na krześle. Torba stała u podnóża jej nóg, zasłaniając ozdobione czarnymi trzewikami stopy. Trafiła pani idealnie w czas, panno Wilkins, powiedziała siostra przełożona, nie odrywając wzroku od żółtych kartek papieru, na których uparcie skrobała swoim piórem. Akurat mamy wakat, więc z przyjemnością panią zatrudnię. Mam list polecający od Dolores Evans. Czy chciałaby pani rzucić na niego okiem? Z tego, co mi opowiadała, znają się panie z czasów studenckich. Powiedziała rudowłosa kobieta, sięgając w kierunku swojej podróżnej torby. Nie ma takiej potrzeby, panna Emily. Jestem przekonana, że świetnie sobie pani poradzi. Margaret Hopkins oderwała w końcu wzrok od kartek papieru. Spojrzała na Emily i uśmiechnęła się, ukazując rząd równych, chociaż pokrytych żółtym nalotem zębów. Dostanie pani tydzień na zaaklimatyzowanie się oraz zapoznanie z panującymi zasadami. Następnie przydzielimy pani kogoś do opieki. Margaret Hopkins pogłaskała się po swoim oblanym podbródku, jakby się nad czymś zastanawiała. Sprawiała wrażenie życzliwej i przyjacielsko nastawionej, jednak w głębi, o czym świadczył chłodny błysk w jej oczach, mogła być lodowata niczym mroźna północ Grenlandii. Emily jednak była zbyt mocno podekscytowana faktem, że dostała szansę, aby zwracać uwagę na takie niuanse. Czy wiadomo już, kim będzie osoba, którą będę się opiekować? Może mogłabym już z nią nawiązać jakąś relację? Siostra przełożona pokręciła głową, a pulchny podbródek zamaszyście zafalował.
Prawdopodobnie odciąży pani jedną z pielęgniarek, przejmując jej pacjentkę, ale to dopiero zostanie ustalone. Na obecny moment nie wiem jeszcze, kim będzie pani podobieczna. Czy nie z całą pewnością to będzie kobieta? Dobrze się domyślam? Margaret Hopkins zaśmiała się zdawkowo. Nasza placówka zajmuje się tylko kobietami. Oddział dla mężczyzn zlokalizowany jest pod Birmingham. Rozumiem, panna Hopkins. Odpowiedziała Emily, chwyciwszy swoją spódnicę i zaczynając bawić się jej fragmentem. Chciała poruszyć jeszcze pewną kwestię, ale czuła swego rodzaju nieśmiałość. Całe szczęście, że Margaret ją wyręczyła i rozwiązała jej dylemat. I jeszcze jedno. Może pani zająć pokój na drugim piętrze w południowym skrzydle? Bodajże numer 77 jest wolny. Nie jestem pewna. Proszę odszukać siostrę Robbins. Ona panią pokieruje. Dziękuję z całego serca. Nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei. Powiedziała Emily, po czym podniosła się z krzesła, chwyciła torbę i ruszyła do wyjścia. Czuła ciężki niczym ołów wzrok Margaret Hopkins na swoich plecach. Nie odwróciła się jednak. Kiedy wreszcie znalazła się w swoim ciasnym pokoiku, ustawiła torbę przy łóżku, by następnie paść na nie z uczuciem dojmującego zmęczenia. Odetchnęła z ulgą i popatrzyła, gdzie przyjdzie jej mieszkać. Niewielkie okienko było skierowane na południe. Ucieszyła się, wiedząc, że dzięki temu trochę światła będzie dodawało kolorytu tym czterem ścianom. Tuż obok trzęsącego się łóżka stał stoliczek z jednym krzesłem, które sprawiało wrażenie, że się rozleci, jeśli usiądzie na nim ktoś, kto będzie przekraczał określony limit wagi. Drewniana podłoga skrzypiała, nawet gdy Emily delikatnie się poruszała, leżąc na łóżku. A może to łóżko skrzypiało, dając namiastkę dyskomfortu, jaki będzie jej towarzyszyć podczas każdej nocy? Mimo surowego stanu, jaki jej zaoferowano, czuła się bardzo dobrze. Nie wyobrażała sobie, że miałaby wynajmować stację w oddalonym o 3 km Norwich, dojeżdżać codziennie o wczesnych godzinach porannych i wracać późno wieczorem. Sam pomysł dojazdów był absurdalny, a przecież i tak nie byłoby jej stać na wynajęcie pokoju w mieście. Dobrze, że szpital braci Malcolm oferował możliwość wynajmowania niewielkich pokojów swoim pracownikom. Potem jak Emily rozstała się ze swoim narzeczonym, nie miała dokąd wracać. Gdy była dzieckiem, jej ojciec porzucił ją i jej mamę. Kolejny bolesny cios spadł na nią 3 lata temu, kiedy to jej rodzicielka zmarła z powodu choroby, której nikt nawet nie potrafił zdiagnozować, a gdzie dopiero mówić o leczeniu. Zresztą i tak brakowało pieniędzy, które ledwie starczyły, aby Emily mogła się wyedukować i coś osiągnąć w życiu. Niejako matka się dla niej poświęciła, co jeszcze bardziej przybiło rudowłosą kobietę. Nieważne jednak, co działo się w przeszłości Emily, bo efekt był jeden. Była sama jak palec. Przez pierwszy tydzień Emily zdążyła poznać większość najważniejszych pomieszczeń znajdujących się w murach Malcolm Brothers Asylum. Wiedziała chociażby, gdzie znajdują się cele pacjentek, jadalnia, główny salon, pomieszczenia do sesji indywidualnych, łazienki i toalety dla personelu oraz pacjentek. Kiedy któregoś dnia spacerowała wzdłuż cel chorych kobiet, zerkała przez niewielkie okienka do wnętrza poszczególnych pomieszczeń. Była ciekawa, jak są uposażone i ku swojemu zaskoczeniu zauważyła, że nie różniły się praktycznie niczym od jej pokoju. W pierwszej chwili poczuła dziwne wrażenie, że ona też jest kuracjuszką, a nie przyszłą pielęgniarką. Wrażenie to jednak minęło, kiedy zrozumiała, że w celach, które właśnie oglądała, są jedynie łóżka, by lokatorki nic sobie nie zrobiły. Większość była spokojna,
ale były też takie, które przejawiały swego rodzaju nadpobudliwość. Przechodząc obok jednej z celi, zerkając przez okienko do jej wnętrza, Emily omal nie krzyknęła, kiedy czyjaś dłoń pacnęła w szybkę tuż przed jej twarzą. Odskoczyła na przeciwległą ścianę i słuchała bicia swojego serca, które dudniło w jej uszach. Po chwili dłoń zsunęła się w dół, a jej miejsce zajęła twarz kobiety, która uśmiechała się niepokojąco do niej. Szczerzyła przednie zęby i oblizywała warki. Gdyby dać jej palec, to z całą pewnością by go odgryzła. Niemal natychmiast Emily pomyślała o tym, że ktoś taki jak ta kobieta powinien być zamknięty w izolatce. Skrzydło północne, pierwsze piętro, ciemny i mroczny korytarz. Poczuła dreszcz na myśl o wspomnieniu tamtego momentu, gdy jej nogi zaprowadziły ją na skraj tego posępnego tunelu. Nie miała odwagi, aby zagłębić się dalej. Zza drzwi jednej z izolatek dochodził upiorny, przepełniony bólem odgłos krzyku przemieszanego z błagalnym nawoływaniem o pomoc. Mam je na rękach, niech to się zdejmie, błagam! Gdy tylko miała możliwość, spytała jedną z pielęgniarek o izolatkę i wezwania o pomoc, ale kobieta całkowicie ją zignorowała i poszła dalej, pchając wózek z czystymi prześcieradłami. Tamtej nocy, po dniu, w którym zobaczyła szczerzącą zęby kobietę i przypomniała sobie o krzykach dobiegających z izolatki, długo nie mogła usnąć. W myślach kołatały jej wezwania o pomoc. Czuła obawę, ale też jakąś dziwną pasję, aby przekonać się na własne oczy, co było powodem tych wrzasków. Długo rozmyślała, kręcąc się i słuchając skrzypienia łóżka. Gdy wreszcie usnęła, była prawie trzecia w nocy. Z samego rana została przydzielona do pomocy przy transporcie jednej z podopiecznych na zabieg, mający uśmierzyć ból, przez który kobieta praktycznie cały czas skręcała się jak robak na rozgrzanej patelni. Przytrzymaj jej ręce. Właśnie tak, dobrze. Powiedziała czarnowłosa pielęgniarka, której Emily jeszcze nie miała okazji poznać. W ogóle mało kogo znała. Większość kobiet była małomówna. Trzeciego dnia udzielił się jej ten stan i sama również przestała się odzywać, kiedy nie było to konieczne. Spinając pacjentkę przy pomocy pasów do wózka inwalidzkiego, czarnowłosa pielęgniarka skinęła głową, dając do zrozumienia Emily, że może już puścić. Pacjentka na wózku mimo skrępowania i tak się wyginała, jakby uwierały ją wdzierające się do jej ciała ostre kolce. Co jej jest? Spytała Emily, gdy kobieta była już unieruchomiona, ale nadal przekręcała głowę to w prawo, to w lewo. Kogo to obchodzi? Odpowiedziała tamta krótko i dobitnie. Emily nie próbowała drążyć już tematu. Kobieta na wózku utkwiła w niej wzrok. Przyglądała się jej nie mrugając powiekami. Pielęgniarka chwyciła za rączki i zaczęła pchać wózek w kierunku wnętrza szpitala. Kiedy zbliżyły się do końca korytarza, pielęgniarka i kobieta na wózku zniknęły w jego rozwidleniu z lewej strony. Gdy minął tydzień wyznaczony przez siostrę przełożoną, Margaret Hopkins wezwała ją do swojego gabinetu. Dopiero przy drugim razie Emily wyczuła dziwną woń wypełniającą pomieszczenie. Nie potrafiła zdiagnozować, co jest źródłem tego zapachu, ale wiedziała jedno. Był przesycony wilgocią i upływem czasu. W miarę jak mijały kolejne dni, Emily zaczynała rozumieć, że tak naprawdę czuć ten fetor wszędzie, w całym zakładzie. To po prostu starość, pomyślała, siedząc przed biurkiem siostry przełożonej, która drapała piórem po żółtej kartce papieru. Co pani sądzi o naszym zakładzie, panno Wilkins? Jest duże, powiedziała, nie będąc gotowa na takie pytania.
Prawdę powiedziawszy, to nie zastanawiała się za bardzo, co mogłaby powiedzieć. Najbardziej oczywiste rzeczy wyzierały na wierzch, jednak nie nadawały się do zrelacjonowania. Mimo to Emily zdecydowała się wrócić do tamtej chwili, kiedy stała na progu ciemności i słuchała mrożących krzyków dobiegających z izolatki. A więcej pani nie ma do powiedzenia? Na pewno było coś, co przykuło uwagę. Mamy wspaniały park i ogród. Pan Barney ma rękę do kwiatów i krzewów. Wtrąciła Margaret Hopkins, nie podnosząc wzroku, aby spojrzeć na Emily. Wpatrywała się w swoje dłonie złożone na kolanach. Nabrała powietrza i prędko powiedziała, czując podświadomie, że może powinna jednak przemilczeć tę opinię. Jest również straszne. Powiedziała szybko, po czym dodała. Zwłaszcza pierwsze piętro w północnym skrzydle. Siostra przełożona przestała pisać. Pióro zastygło centymetr nad powierzchnią kartki papieru i wisiało nad nią niczym topór nad głową skazańca. Margaret je odłożyła i spojrzała na siedzącą przed nią rudowłosą kobietę. Praca w zakładzie dla chorych psychicznie nie jest przyjemną rzeczą. Istotnie, są straszne momenty, zwłaszcza kiedy chorzy zaczynają tracić rozum i zachowują się niczym potwory, ale nawet wtedy musimy przy nich być, bo taka jest nasza rola, panno Wilkins. Oczywiście, pani Hopkins. Zgadzała się z nią absolutnie. Dużo starsza od niej, pulchna pani Hopkins sprawiała wrażenie doświadczonej przez życie w kwestiach związanych z opieką nad chorymi psychicznie. Jedyna rzecz wydała się Emily dziwna. Zachowują się niczym potwory. Czy właśnie tak powiedziała? Zastanawiała się Emily. Zagadką pozostało, co dokładnie siostra przełożona miała na myśli, ale nie miało to znaczenia. Następne słowa Hopkins napełniły Emily ulgą i radością. No dobrze, chyba przeszłaś okres próbny, Emily. Pozwolisz, że od teraz będę zwracać się do ciebie po imieniu. Powiedziała, niby czekając na potwierdzenie, ale szybko kontynuowała wypowiedź, więc Emily nie miała nawet możliwości, aby zaprzeczyć lub się zgodzić. Wiemy już, kim będziesz się opiekować. Chciałabyś ją poznać? Jedyne, co udało jej się zrobić, to kiwnąć głową. Margaret Hopkins podniosła się ze swojego fotela, minęła biurko i Emily, po czym ruszyła w kierunku drzwi. Rudowłosa kobieta poderwała się prędko i pospieszyła za swoją przełożoną. Pomimo konkretnej tuszy, Margaret szła tak pewnie i szybko, że Emily miała problem, aby za nią nadążyć. Uderzanie obcasów jej trzewików niosło się przez korytarze Malcolm Brothers Asylum donośnie. Zupełnie jakby ktoś czekanem próbował rozbić wyjątkowo twardy kawał lodu. Widok drzwi do cel pacjentek wywołał w niej uczucie niepokoju, spowodowane przeczuciem, że za chwilę spotkają coś przykrego. Zostaną otwarte stalowe wieżeje, aby mogła poznać swoją podopieczną, ale tak naprawdę nikogo tam nie będzie, z wyjątkiem pustego pokoju z łóżkiem. Zostanie siłą wepchnięta do środka, a masywne stalowe wrota zatrzasną się za nią i nikt nie będzie zwracał uwagi na jej krzyki. Albo co gorsza, jesteśmy na miejscu. Usłyszała głos siostry Hopkins, który sprawił, że prawie krzyknęła. Poczuła zimny dreszcz na plecach, kiedy stalowe wieżeje z cichym piskiem otwarły się na oścież. Pod jedną ze ścian, z podkurczonymi pod brodę nogami, siedziała na podłodze nastoletnia dziewczynka. Mogła mieć 12, góra 13 lat. Krótko ostrzyżone włosy miały słomianą barwę. Wpatrywała się w swoje białe buty i nawet nie podniosła wzroku, aby sprawdzić, kto ją odwiedził. Lisa, to jest siostra Emily. Będzie się tobą opiekować. Podejdź i przywitaj się z nią. Dziewczyna niechętnie, ale podniosła się i bez słowa podeszła bliżej.
Gdy była metr od Emini, podniosła wzrok i wbiła w nią ogromne, błękitne oczy. Następnie podeszła bliżej i przytuliła się do niej raptem na kilka sekund, a następnie odsunęła się i usiadła na łóżku. Co jej dolega? Spytała ostrożnie Emini, starając się powiedzieć to na tyle cicho, aby Lisa tego nie usłyszała. Jest po prostu niemową i sierotą, żeby było jeszcze ciekawiej. Powinna siedzieć w sierocińcu, ale żaden nie chciał się nią zająć. W dodatku przejawia dosyć dziwne skłonności, które definitywnie wykluczyły ją od życia pośród ludzi. Emini Wilkins podniosła wzrok na swoją przełożoną i spytała: jakie skłonności? Jest niebezpieczna? Nie, raczej uciążliwa. Lisa ma niekontrolowane wahania nastroju. Potrafi nagle wybuchnąć niczym niespowodowanym płaczem. Nie jest to niebezpieczne, ale większość dzieci w jej wieku bała się z nią przebywać. Dlatego została odizolowana. Nie inaczej. No dobrze, proszę zajmij się nią tak, jakby to była twoja córka. Masz jedną osobę na głowie, więc powinnaś sobie poradzić. A teraz wracam do moich spraw. Gdy Emini pozostała sama z Lisą, ta powoli podniosła wzrok i utkwiła go w rudowłosej pielęgniarce. Kobieta uśmiechnęła się do niej pogodnie i spytała: chciałabyś się przejść na spacer? Może zaczerpniemy świeżego powietrza? Jeśli chcesz, to po prostu podejdź i pójdziemy, a jeśli nie, to... Dziewczynka podniosła się z łóżka i bardzo szybko podeszła do Emini, która nie zdążyła nawet dokończyć zdania. Lisa wyciągnęła do niej rękę, dając do zrozumienia, że istotnie chce iść na spacer. Kiedy Emini chwyciła ją ostrożnie za dłoń i wyprowadziła z celi, poczuła dziwne uczucie przechodzące przez jej ramię aż do mózgu. Nie potrafiła go nazwać. Gdy przechodziły obok celi kobietę, która kilka dni temu wystraszyła Emini, ta ujrzała w szybce jej przyciśniętą twarz. Tęczówki i źrenice śledziły je obydwie. Emini poczuła dreszcz na plecach, ale Lisa nawet nie spojrzała w kierunku przerażającej kobiety, która znów zaczęła lizać swoje usta i szczerzyć zęby niczym królik na widok dorodnej marchewki. Emini Wilkins siedziała obok krótkowłosej nastolatki. Pilnowała, aby ta wszystko zjadła. Dziewczynka miała kiepski apetyt, ale najwyraźniej nie chcąc robić przykrości swojej opiekunce, powoli, ale jednak zjadła wszystko, co miała na talerzu. Kiedy półmisek został opróżniony, Emini poklepała Lisę po plecach i pochwaliła ją. Dobra robota. Masz ochotę na deser? Lisa nic nie odpowiedziała i zasłoniła sobie uszy. Emini przyglądała się jej z zaciekawieniem, nie rozumiejąc, co ma oznaczać to zachowanie. Przyglądała się jej, a wreszcie zaczęła też dopytywać, co się stało. Jakkolwiek irracjonalne nie było to pytanie, zważywszy, że przecież Lisa nie mogła jej odpowiedzieć, to Emini zadała je odruchowo. Pewnie większość ludzi właśnie tak by uczyniła. Jedynym znakiem, że Lisa zrozumiała, co do niej mówi jej opiekunka, było jeszcze mocniejsze i teoretycznie szczelniejsze zatkanie uszu. Przez jadalnię rozległ się głośny, mrożący krew w żyłach krzyk. Emini spojrzała w kierunku jego epicentrum i zobaczyła półnagą kobietę w samej koszuli, bez spodni i butów, która biegła przez środek pomieszczenia. Jej golizna raziła po oczach. Tuż za nią biegło kilka pielęgniarek, które próbowały ją złapać, ale uciekinierka wskakiwała na stołę, przeskakiwała na drugą stronę. Wywracała inne pensjonariuszki, które spokojnie jadły. Zachowywała się niczym małpa. Kiedy w końcu została zapędzona w kozi róg, na salę wkroczył siwiejący lekarz w długim, prawie że do ziemi kitlu i krzyknął. To był ostatni raz, Judy. Ostrzegałem cię, że jeszcze jeden taki wybryk i będziemy musieli cię utemperować.
Wojna, wojna, będzie wojna. Ha, ha, ha. Emily poczuła dreszcz przechodzący po jej plecach. Przytuliła Lisę do siebie, która wciąż skulona zatykała uszy. Kiedy ta ponura procesja zaczęła zmierzać w kierunku wyjścia, Emily zerkała na lekarza, który szedł na jej czele. Był pierwszym mężczyzną, którego tutaj zobaczyła, co wydało się jej dziwne i dosyć podejrzane. Lisa opuściła dłonie i odsłoniła swoje uszy. Emily szepnęła do niej. Już dobrze, już sobie poszli. Po chwili dotarło do niej, że nastolatka z jakiegoś powodu wiedziała, co się wydarzy, bo zasłoniła uszy jeszcze zanim rozległy się krzyki. Przechyliła głowę tak, aby spojrzeć na Lisę. Czy ty wiedziałaś, że to się... Nie dokończyła. Twarz Lisy była zaczerwieniona, a z oczu ściekały obfite strugi łez. Ewidentnie miała atak i w każdej chwili mogła wybuchnąć. Emily, wiele się nie zastanawiając, przytuliła ją i zaczęła niejako kołysać. Robiła to instynktownie i chociaż nie miała pojęcia o wychowywaniu i opiece nad dziećmi, to z jakiegoś powodu ta jedna rzecz wydała się jej bardzo naturalna. Poczuła, że Lisa porusza dłonią, a kiedy się odsunęła nieznacznie, aby sprawdzić, co robi, zobaczyła, że dziewczynka wykonuje dłonią ruch, jakby trzymała pióro. Chcesz coś napisać? Skinęła głową nieznacznie, a następnie przestała ruszać dłonią. Przystawiła palec do ust. Tajemnica. Chcesz, żeby to był nasz sekret? Dobrze. Emily poprosiła dziewczynkę, aby poczekała na nią tutaj, po czym ruszyła w kierunku swojego pokoju w skrzydle południowym. W pokoju miała niewielki notes, w którym zapisywała swoje spostrzeżenia na temat zachowania Lisy. Po krótkim namyśle wyrwała dwie zapisane kartki, schowała je pod poduszką, chwyciła pióro i wróciła do jadalni. To, co dziewczynka zapisała w notesie, zmroziło krew w żyłach Emily. Nie mogła uwierzyć w to wszystko, co dziewczynka jej przedstawiła na kartkach notesu. Bo przecież jak można uwierzyć w informacje o tym, że zginie ponad 60 milionów ludzi? Tego nie dało się pojąć rozumem. Logika nakazywała jej odrzucić to, co ujrzała w tych kilkunastu zdaniach spisanych koślawym pismem 12-letniej dziewczynki. Czy chwilę wcześniej tamta półnaga kobieta nie krzyczała o wojnie? Zbieg okoliczności. Wątpliwe, aby obydwie się zmówiły tylko po to, aby zrobić psikusa Emily i ją nastraszać. Nawet jeśli tak nie było, to i tak była przerażona. Kiedy to się zacznie, Lisa? Gdzie? Wiesz? Dziewczynka popatrzyła dookoła siebie, po czym ponownie wzięła pióro i zapisała kilka słów na kartce pod tymi, które spisała wcześniej. 1 września 1939 roku. Europa. Polska. Przeczytała Emily, śledząc słowa spisywane przez drobną blondynkę. To było jak grom z jasnego nieba. Dreszcze przebiegły jej po plecach, a ona sama omal nie spadła z ławki, na której siedziała. 2 lata? Tylko 2 lata? Pomyślała, sięgając dłonią w kierunku notesu i prędko zatrzasnęła go, bojąc się patrzeć na datę i liczbę ofiar. Uczyła się o wielkiej wojnie, która przetoczyła się w drugiej dekadzie XX wieku przez stary kontynent. Na samą myśl o ogromie tragedii, jaka z nią się wiązała, dostawała skurczy żołądka, mając przed oczami informacje o konflikcie, w którym miało zginąć 4 razy więcej ludzi. Lisa, muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Proszę, pomóż mi. Spodziewała się raczej, że dziewczynka nie zareaguje, przytłoczona tym, co przed chwilą jej powiedziała, albo raczej napisała. W tym wypadku było to bardziej adekwatne słowo. Skoro Emily zareagowała w taki sposób na te informacje, to jak musiała ją odebrać mała dziewczynka?
O dziwo jednak lisa podniosła się i pomogła wstać swojej opiekunce, która przyciskając notes do swojego ciała bała się go wypuścić z drżącej dłoni. Wyszły na zewnątrz, a następnie ruszyły w kierunku ogrodu prowadzonego przez pana Barleya, lokalnego ogrodnika, który, jak słusznie zauważyła pewnego dnia Margaret Hopkins, miał rękę do roślin. Świeże powietrze nie przyniosło ulgi Emily, ale pomogło jej odrobinę ochłonąć. Wciąż miała mętlik w głowie. Tyle pytań się kotłowało. Chciała zrozumieć, a zarazem bała się poznać prawdę. Już dowiedziała się dosyć, aby mieć powód, żeby uciec stamtąd jak najdalej. Tylko, że to było niemożliwe. Bo przecież w jaki sposób mogła uciec i dokąd? Gdzie ta wojna miała dokładnie się rozgrywać? Ucieknie gdzieś, a to się okaże być miejsce, gdzie będą najgorsze walki, a do Ameryki? Nie stać jej było, aby odpłynąć. Poza tym, wojna mogła również dotrzeć do Nowego Świata. 2 lata. Niby dużo czasu, ale tak niewiele. Boże, pomyślała. Dlaczego do tego dojdzie? Dlaczego pozwolisz na taką straszną rzeź? 60 milionów. Tego nie da się pojąć. A może to nieprawda? Tak, tak, z całą pewnością to nie może być prawda. Przysiadła na ławce, a lisa dołączyła do niej. Emily wciąż tuliła do siebie notes, w którym były zapisane straszne słowa przepowiedni. Dlaczego mi o tym mówisz? To nie może być prawda. Zmyśliłaś to, mam rację? Przyznaj się, powiedziała patrząc w błękitne oczy lisy. Dziewczynka jednak pokręciła głową i uniosła dłoń, prosząc ją, aby dała jej notes. Chciała coś jeszcze napisać. Emily z wahaniem spełniła jej prośbę. Drobna blondynka położyła notes na kolanach i zaczęła notować. Bo chcę, abyś ocalała. Emily parsknęła pod nosem. Tylko ja? A co z tymi wszystkimi ludźmi? Nie wierzę w to. Słyszysz? Nie wierzę. Lisa nawet nie podniosła wzroku, tylko dalej pisała w notesiku. Muszę w to uwierzyć. Skoro sama tak w to wierzysz, to dlaczego nie pójdziesz i o tym nie zaczniesz informować? Spytała, czując uścisk w okolicy trzewi. Lisa podniosła głowę i popatrzyła na Emily swoimi błękitnymi niczym niebo oczami. Przez chwilę jej źrenice sprawiały wrażenie, jakby błyszczały, ale prawdopodobnie była to sprawka odbitych promieni słonecznych. Znów spojrzała na notes i zaczęła pisać. Kiedy skończyła, pokazała tekst Emily, która odczytała. Nie mogę, oni wszędzie mają swoje suki. W waszym rządzie, armii, wszędzie. Od razu by mnie ujrzeli i złapali. Tylko ktoś taki jak ty, śmiertelny, może się przedostać i poinformować o tym, co się szykuje. Przeczytała, kiedy dziewczynka przestała skropać. To jakieś szaleństwo. Pokręciła głową i spojrzała w koło, błagając w myślach, żeby to był tylko sen. Zamknęła oczy, policzyła do 10, głośno nabrała powietrza i wypuściła je. Kiedy znów otworzę oczy, okaże się, że jestem sama i leżę w moim łóżku. Pomyślała. To musi być sen. Wojna, która pochłonie 60 milionów. To brzmi jak kiepski, ponury dowcip. Z całą pewnością to jest dowcip. Uniosła powieki i z przerażeniem zobaczyła, że wszystko jest nadal takie samo. Lisa cierpliwie siedziała obok. Położyła swoją drobną dłoń na jej dłoni. Kim ty jesteś? Spytała Emily i niemal podskoczyła, kiedy dziewczynka zatrzasnęła notes, a następnie przyłożyła palec do ust. Tajemnica. Sekret. Następnie zastukała jednym palcem o okładkę i wykonała gest świadczący o tym, że Emily powinna wyruszyć i odejść stąd czym prędzej.
przyglądała się dłuższy moment dziewczynce. Wreszcie, po prawie minucie, wybuchnęła nieopanowanym śmiechem. Śmiała się długo, z trudem powstrzymując łzy i ocierając je łykciami. Czuła ból w okolicach brzucha. Lisa przyglądała się jej neutralnym, spokojnym wyrazem oczu. Rudowłosa kobieta w końcu się opanowała i niechętnie chwyciła notes. Wyrwała go z ręki małej dziewczynki, a następnie podniosła się i ruszyła w kierunku budynku szpitala psychiatrycznego. Miała świadomość, że wszystko, czego doświadczyła tego poranka, to mogła być jedna wielka farsa. Ściema. Prawdopodobnie pewnie tak nawet było. Obróciła się przez ramię. Zaczęła się zastanawiać. A co jeśli istniał cień szansy, że jednak tak nie było? Nie. Pokręciła głową i utkwiła wzrok w ławce, na której siedziała przed chwilą dziewczynka. Dreszcze przeszły jej po plecach. Rozejrzała się jeszcze odruchowo na boki, ale jej oczy nie płatały jej psikusa. Lisa po prostu zniknęła. Margaret Hopkins słuchała jej bardzo uważnie i pierwszy raz wpatrywała się w nią swoimi świdrującymi oczkami, od początku do samego końca. Emily poczuła się bardzo dziwnie, kiedy te małe, chytre ślepka tak na nią patrzyły bez wytchnienia. Miała ochotę przerwać swój monolog i poprosić ją, aby zajęła się piórem i kartką papieru, która również i tym razem leżała na biurku przed siostrą przełożoną. To szaleństwo, proszę pani. To irracjonalne, ale... Śmiać mi się chce, kiedy o tym pomyślę. Może trzeba by zamknąć ją w izolatce? Dreszcz przebiegł jej po plecach na wspomnienie czarnego tunelu. Izolatka nie będzie konieczna, ale owszem, masz rację, Emily. Zajmiemy się odpowiednio naszą małą przyjaciółką. Czy mogę zobaczyć te notatki? Wyciągnęła dłoń i czekała na czarny notes, który Emily tuliła do piersi niczym pamiętnik ze wstydliwymi zapiskami. Drżącą dłonią podała go swojej przełożonej. Ta otworzyła i przeczytała to, co było zapisane na kartkach. Interesujące. Doktor Howard pewnie byłby bardzo ciekaw tych... rewelacji. Wykłada na co dzień w Londynie na uniwersytecie. Ciekawy przypadek. Bardzo ciekawy. Powiedziała Margaret, oddając notes Emily. Proszę za mną, zaprowadzę cię do jego pracowni. Na pewno będzie bardzo rad, że mu o tym sama powiesz. Sytuacja sprzed 2 tygodni się powtórzyła i Emily ponownie szła za postukującą obcasami Margaret, która najwyraźniej nie zważała na swoją duszę. Zeszły po kamiennych stopniach, minęły jadalnię, by następnie zejść po kolejnych stopniach do piwnic. Była to rozległa sieć tuneli i korytarzy. Margaret Hopkins poprowadziła swoją podopieczną do obszernej komnaty. Oddzielały ją od reszty świata solidne, pancerne drzwi, przez które, kiedy zostały otwarte, przedostał się potworny krzyk. Emily miała ochotę stamtąd uciec. Wkroczyła niechętnie, zapewnie zmierzającą do celu Margaret, i z niepokojem przyglądała się elementom wyposażenia. Wszystko było oświetlone delikatnym światłem palących się świeczek, dzięki którym zobaczyła coś, co przypominało średniowieczną salę tortur. Ze ścian zwieszały się łańcuchy, a podłogę pokrywały plamy krwi. Pojedyncza żelazna klatka zwieszała się z sufitu, imitując żyrandol. Kiedy Emily spojrzała przed siebie, zobaczyła grupkę osób otaczających drewnianą konstrukcję, w której była zamknięta kobieta, która wrzeszczała o wojnie podczas śniadania. Teraz jednak była spokojna jak trusia i na swój sposób dziwnie nieobecna. Wpatrywała się tępo przed siebie z lekko przekrzywioną na prawo głową, a z ust ściekała jej ślina. Tym razem trafiłem idealnie. Nieco niżej niż przy poprzednim razie.
Najwyraźniej trzeba idealnie nakierować w korę mózgową. Proszę zapisać spostrzeżenia. Co się tutaj dzieje? Zająkała się Emily, nie wiedząc, czy zrobić krok do przodu, czy krok do tyłu. Wszyscy z wyjątkiem Margaret Hopkins obrócili się w jej kierunku. Poczuła się jak zwierzyna łowna, która w środku lasu natknęła się na watahę wilków. Wpatrywali się w nią w taki sposób, że poczuła, jak nogi rozchodzą się jej na boki. Panie doktorze, ta kobieta potrzebuje pomocy. Czy mógłby pan doktor uśmierzyć jej cierpienie? Słowa, które wydobyły się z ust Margaret Hopkins, wprawiły ją w osłupienie. W pierwszym odruchu za nie mówiła, ale złość i strach, który przypałętał się niczym niechciany kundel, dodały jej nowych sił. Co? O czym pani mówi? Przecież powiedziałam, że widziała pani przecież notatki i znalazłaś się w złym miejscu o złej porze. Powiedziała kpiąco Margaret, spoglądając wreszcie na rozdygotaną z nerwów Emily. Panie doktorze, bardzo proszę. Ta biedna istota ma zespół maniakalno-prześladowczy. Twierdzi, że jakieś dziecko powiedziało jej, że będzie większa wojna niż ta z 1914 roku. Doprawdy? A to ciekawe. Powiedział doktor Howard i ruchem ręki wskazał swoim trzem pomocniczkom, które stały obok niego, aby się ruszyły. Podeszły do Emily, która w końcu odzyskała władanie w nogach. Obróciła się i już chciała uciekać, ale wtedy złapały ją silne ręce. Zbyt późno zebrała się w sobie. Zabierzcie panią Green do jej celi, a tę biedną pielęgniarkę posadźcie na jej miejscu. Usłyszała głos lekarza, który przesiąknięty był jakimś dziwnym, grubym odgłosem, dobiegającym z oddali. Cała procedura unieruchomienia jej trwała kilka minut, podczas której Emily krzyczała i wierzgała, aż do momentu, kiedy została znokautowana solidnym uderzeniem pięścią w sam środek twarzy. Przebudziła się, czując, że jest skrępowana. Minęło może kilka minut od momentu, kiedy straciła przytomność, ale ona miała wrażenie, że minęła co najmniej jedna doba. Otępienie powoli przemijało. Otworzyła oczy i z przerażeniem stwierdziła, że nie może się w ogóle ruszać. Gdzieś po prawej rozległ się głos doktora Howarda. No dobrze, zaczynamy zabieg numer 7. Dzień 23 sierpnia 1937 roku. Pacjentka to... Margaret, mogłabyś? Wypuśćcie mnie, skurwiele, wypuśćcie! Wrzasnęła, czując jak łzy spływają jej po policzkach. Oczywiście, powiedziała siostra przełożona. Emily Wilkins, 25 lat, brak krewnych, jest nikim. Idealna, idealna, zacmokał doktor Howard. Emily zaczęła się trząść ze strachu. Poczuła, jak pęcherz zwalnia zawór bezpieczeństwa, a mocz zaczyna ściekać po jej udach. Ryczała jak bur, krzyczała jak opętana. Co mi chcecie zrobić, psychole? Wypuśćcie mnie! Lekarz, który stał po prawej stronie, sięgnął po coś ze stolika, jednak nie mogła zobaczyć, co to jest, ponieważ jej głowa była unieruchomiona, tak że nie mogła nią ruszać. Mogła obracać jedynie oczami, ale i tak na niewiele się to zdało. To nowatorska metoda, powiedział doktor, ustawiając się przed nią. Nie będę zagłębiać się w detale, ale obiecuję, że po wszystkim poczujesz się lepiej. Emily ujrzała coś, przez co najchętniej znowu by się posikała, ale cały balast już z niej zszedł. Nie! Co to? Nie, zabierz to! Nie, 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 Boże, nie do oka! Co wy robicie, ludzie? Pomocy! Wrzeszczała i próbowała się rzucać, byleby tylko ten długi szpikulec nie zbliżył się bardziej do jej gałki ocznej. Rósł z sekundy na sekundę. Jeszcze moment i wbije jej go w oko. Zaboli tylko przez chwilę. Spokojnie,
bądź dużą dziewczynką i... Aaaa! Wrzasnęła Emily, gdy ostry, cienki szpikulec wbił się powyżej jej gałki ocznej i przedostał aż do pnia czołowego. I nie krzycz, nic ci z tego nie przyjdzie. Doktor Howard zaczął się śmiać, patrząc na tę chorą scenę, jakiej był świadkiem. Podobał mu się ten widok. Mamo! Krzyknęła Emily w przypływie bezradności. Cienie rzucane przez kołyszące się płomienie świeczek skakały po ceglanych ścianach. Krzyki niosły się niczym z najprawdziwszej sali średniowiecznych tortur. Nagle jednak, poprzedzone pojedynczym odgłosem tępego uderzenia, ucichły. I widzisz, nie było tak źle, prawda? Doktor Howard wyciągnął szpikulec i odłożył go na swoje miejsce wraz z młotkiem. Emily się nie ruszała. Przestała krzyczeć, mrukać. Nawet jej pierś przestała się unosić w górę i opadać w dół. Doktorze, chyba nie żyje, powiedziała jedna z asystentek, dotykając twarzy Emily. Nie reagowała zupełnie na żaden bodziec. Lekarz sięgnął po stetoskop i przystawił do jej lewej piersi. Przysłuchiwał się dłuższą chwilę, po czym powiedział: istotnie martwa. No cóż, czasami się przydarzy, nawet jeśli dobrze się przymierze. Zajmijcie się ciałem, a ja pomówię z naszą wspaniałą panną Hopkins. Doktor Howard przeszedł w towarzystwie Margaret przez park, w którym pielęgniarki opiekowały się swoimi pacjentkami. Samotna dziewczynka siedziała na ławce i machała krótkimi nogami, dędającymi w powietrzu. Kiedy tak jej się przyglądał, zastanawiając się, czy rzucić się na nią, czy też uśmiechnąć się i zacząć bić jej brawa, zobaczył, że nastolatka podnosi wzrok i przygląda mu się uważnie. Ich oczy wymieniały się niewidocznymi iskrami, pod wpływem których ziemia powinna drżeć w posadach. Słucha mnie pan, doktorze? Spytała Margaret, odrywając jego uwagę od dziewczynki, która po prostu zniknęła. Dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Tak, bardzo uważnie. Dobrze, że ta kobieta sama do nas przyszła, bo jeśli by ta informacja wyciekła, podwoić straże. Nie chcę, aby wysłanniczka kręciła się tutaj. Naturalnie, ale może powinniśmy spróbować ją dopaść. Skłoniła się przed nim Margaret, a jej oczy przybrały szkarłatną barwę. Białko i źrenica zniknęły, zastąpione przez barwę nasyconą żywą krwią. Również oczy lekarza Howarda uległy zmianie, ukazując szkarłatną maskę kojarzącą się z jednym. Nie ma takiej potrzeby, już jej tutaj nie ma, powiedział, przyglądając się małemu wróbelkowi, który ćwierkał na gałęzi pobliskiego dębu. Kto by przypuszczał, że była pod samym naszym nosem? Burknął, a następnie mrugnął powiekami. Jego oczy znów były ludzkie. Margaret wykonała podobne gest oczami, a następnie ruszyła, aby wydać stosowne rozkazy i polecenia do wykonania. Doktor Howard uśmiechnął się i oblizał spierzchnięte warki, a następnie zastukał zębami jak grzechotką. Autor opowiadania Tomasz Nowak. Czytał Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trzeźwy, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski oraz Iguro Obanaj. Do usłyszenia.